Dobry wieczór Państwu, szanując Wasz czas i wiedząc, że w domu czekają dzieci. Będę się streszczać, bo na mnie też czekają dzieci. Na dwóch i na czterech nogach, bo mam tą przyjemność od 6 lat prowadzić gospodarstwo ekologiczne, certyfikowane. W tej chwili pod opieką mam 30 kóz, konie, króliki, wszelką zwierzynę, która po prostu potrzebuje czasem też wsparcia, ale którą też mąż do domu przyniesie. Powiem Wam, jak przez 6 lat budowałam produkty i jak zastanawiałam się, jak na tym zarobić, czy w ogóle na ekologicznym gospodarstwie i produkcji da się zarobić. Wydaje mi się, że tak, zaczynałam sama, później z jednym pracownikiem. W tej chwili gospodarstwo liczy 6 osób stale współpracujących ze mną. Proszę Państwa, przede wszystkim najważniejsza rzecz. Muszę Wam opowiedzieć o produktach, jakie mamy. Muszę Wam powiedzieć, jak powstała promocja każdego z tych produktów, a także przede wszystkim pokazać, jak ja na nich zarabiam, tak? Jak nadmiernie nie dywersyfikuję tego portfela, a jak podnoszę wartość rzeczy, które wytwarzamy sami, no bo nie możemy bez przerwy wytwarzać coraz więcej, tak? Musimy tak naprawdę podnosić jakość tego produktu i podnosić jego cenę. Kozi stok nie słynie wcale tylko z kóz. Jestem właścicielką ponad 4 hektarów aronii w uprawie ekologicznej. Jak sprowadziłam się do Kobylca, to uwierzcie mi, że 3/4 gospodarzy śmiało się, że wariatka od kóz splajtuje na tych aroniach, co je tam tak zacięcie wycinała. Odziedziczyłam ten sad, zakupiłam go. On był 35 lat w ogóle nieużytkowany. Więc musieliśmy wszystko wyczyścić do karp. To był bardzo czasochłonny i bardzo też środkochłonny okres w moim życiu, ale opłaciło się. Na samej aronii w pierwszym roku, powiem Państwu, wydałam na aronii około 72 tysięcy złotych. Zarobiłam w skupie około 1200. Mówię o kosztach pracowniczych, mówię o kosztach paliw, mówię o kosztach zbiórki, później utylizacji tych gałęzi. O takich sumach w wypadku 4 hektarów mówimy. I ten pierwszy rok czyszczenia sadów, zbierania owoców nauczył mnie, że nie należy sprzedawać produktu surowego. I to jest bardzo ważne dla Was. Nigdy nie sprzedajcie prostych produktów. Co myśmy dalej robili, opowiem Wam za chwileczkę. Ser kozi. Mąż bardzo chciał mieć kozy. Kozy się wykociły, przyszło mleko. Po 2 tygodniach stwierdził, że nie może go pić w takich ilościach. Wzięłam syna, pojechałam w Beskidniski, zdobyliśmy kurs u serowarów. No i od tego momentu produkujemy ser. Zaczynaliśmy od zwykłych serów podpuszczkowych. W chwili obecnej nie tylko zaprawiamy pod puszczką. Wojna przyniosła mi bakterie z Francji. Mówię o wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Odnowiła się stara przyjaźń, pierwsza miłość się odezwała. Mówi, jak może pomóc, a mówi, przyślij mi bakterie. I przysłał mi te bakterie, przysłał mi pleśnie. Tych serów będziecie mogli spróbować. Świetnie się pracuje na mleku kozim w polskich warunkach, właśnie na bakteriach francuskich. Próbowałam z bakteriami hiszpańskimi, między innymi z Brevibacterium linens. Nie do końca mi to wyszło. Inny klimat, po prostu. Mleko. Nie sprzedaję mleka. Nie przyjeżdżajcie do koziego stoku po mleko, bo mleko jest dla mnie najcenniejsze i w ten sposób go Wam po prostu nie oddam za bezcen, bo znowu jest to prosty produkt, tak? Natomiast to, co mnie nauczyli sportowcy, to sprzedawać siarę. Jak mam wykot, kiedy młode kózki zdoją to, co mogą, zostaje siara, którą zdajemy. Wnosimy je w bardzo małe porcje i na tym faktycznie zarabiamy. Jestem w kontakcie z Akademią Wychowania Fizycznego, profesorami z katedrą leki i atletyki. Oni w momencie budowania tej swojej formy potrzebują właśnie wsparcia w postaci takiego mleka. 100 gram takiego mleka, 100 ml zamrożone, potrafi Was wyciągnąć z infekcji. Pan Was tutaj namawiał do propolisu, pierzgi. Ja mówię, popijajcie to siarą, jak jesteście chorzy. Kolejna rzecz, na której zarabiam, to kozy karpackie, teraz już mniej. Aczkolwiek prawda jest taka, że z mojego stada, które kiedyś liczyło w szczycie 98 sztuk, powstało 7 stad w Polsce. Więc ten zaczyn poszedł z Kobylca, z koziego stoku gdzieś dalej w świat. Natomiast, no powiem szczerze, na tym jest zarobić najtrudniej, też można dużo stracić.
Słuchajcie, miody. Ale o miodach już było bardzo dużo, więc ja dzisiaj wam słodzić nie będę. Domki na drzewie. Czasem o sukcesie waszym może zadecydować przypadek. W moim wypadku zadecydował spacer z synem. On był wtedy taki rozciągnięty, gimnastycznie sprawny, zawiózł mnie w szpagacie między drzewami. I mówi, mamo, mamo, popatrz, mam domek na drzewie. Ja sobie tak pomyślałam, czekaj, bo ja ci dopiero domek wybuduję. Ale później do mnie doszło, że to jest tak naprawdę jedyny sposób, jaki ja mam gospodarstwo 10 hektarów na bardzo silnej pochyłości, tak? Doszło do mnie, że ja w ten sposób tak naprawdę mogę zarabiać na życie. 14 miesięcy szukałam projektanta. Przez kolejne 12 mierzyliśmy, robiliśmy badania geologiczne, dendrologiczne. Badaliśmy też, jak przepływają wiatry przez moje gospodarstwo, bardzo ważne. I na tej podstawie powstał pierwszy projekt. Dom się nazywa Nad Potokiem, jest domem mojego syna Janka. No i w tej chwili mamy już 4. I powiem wam szczerze, że obłożenie jest takie, że no mogę was zaprosić na przyszły rok dopiero. Mówię o świętach, mówię o martwym sezonie, o adwencie. Goście są cały czas, chcą być na drzewach. Także, tak jak mówię, od zwykłego spaceru z dzieciakiem, od zwykłego odprężenia, przyszedł pomysł na biznes. Jeżeli teraz patrzę na strukturę dochodu mojego gospodarstwa, to tak, to był strzał w dziesiątkę. To było to, co nas podniosło finansowo z kolan. No i poszliśmy po prostu dalej, tak? Kolejna rzecz, miałam cudownego sąsiada. Janek już nie żyje, natomiast po nim mamy też gospodarstwo, dziedziczyliśmy. I muszę wam powiedzieć, że nauczyłam się, że ten produkt turystyczny należy dywersyfikować. Trudna, niepopularna rzecz, którą powiem, bo rolnikom nie za bardzo wolno. Ja mam ten komfort, że mąż po prostu ma firmę, tak? Jeżeli macie taką sytuację, drogie pani, a prowadzicie agroturystykę, to nie bójcie się i wyjdźcie z tej czapki szklanej pod tytułem, to ja mogę tylko pokój i mogę zrobić tylko to, co wytwarzam. Jeżeli wasz mąż ma firmę, wasza siostra, wasz brat, skorzystajcie z tego i do tego pokoju w ramach PKD tej firmy dodajcie jakąś jeszcze wartość. Będziecie wspólnie na tym zarabiać. My mamy działalność medyczne, mamy przychodni w Krakowie, w związku z tym Kozi Stok posiada spadołę i praktycznie nasianie wykonujemy dla naszych turystów zabiegi, oczywiście pod okiem wykwalifikowanej kadry medycznej, tak? Fizjoterapeutów. Zresztą pracują ze mną dziewczyny z tego regionu. Jedzenie, jedzenie, jedzenie. To jest chyba najważniejsza rzecz, która nas uszczęśliwia w życiu. Jak patrzę na was, to widzę, że już teraz jest dobrze, mogę mówić. Bardzo ważna rzecz. To, co wytwarzamy, dzielimy, jemy z naszymi turystami. Zaczynaliśmy od mojej werandy. Teraz w Domorowcu mam małą restauracyjkę. Otwartą, taką połączoną z miejscem na warsztaty, czy was sery robić, a później te sery razem jemy, pieczemy chleby. Bawimy się kuchnią. Ostatnio, panie Patryku, bawiliśmy się w czwartek. Robiliśmy sery. I słuchajcie, warsztaty dla dzieci i dorosłych. Dobrze, że przyjdą powiesić na drzewach, ale dajmy im ten adwent przeżyć. Pan wspominał o wosku. W ten sposób? O. No to dobrze, to tak lepiej, dobrze, no to w ten sposób. Wiszą na drzewach, relaksują się na drzewach, ale wspólnie pewne rzeczy przeżywamy. Na adwent przygotowałam dla moich turystów ofertę związaną z moją pasieką, mam 20 pni, mam wosk pszczeli, będziemy odlewać świece wspólnie, świece świąteczne i tak sobie z gośćmi przeżyjemy 4 tygodnie, bo praktyka wskazuje, że samo czekanie na święta jest milsze niż święta. Bo później jest tylko praca. W skrócie, teraz więcej. Powiedziałam wam o 4 hektarach sadu. Powiedziałam wam już wstępnie, ile to kosztowało mnie na początku pracy. Troszkę nerwów, bo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na początku zobaczyła moje zdjęcia z 2014 roku. Mówiła, o pani Agnieszko, tam pani nie mogła takich zbiorów mieć. Mogłam przy czyszczeniu, słuchajcie, zaczęliśmy od 2 ton, teraz zbieramy około 6. Zbieramy ręcznie, bo to jest uprawa ekologiczna. Mamy wsadzone przez sójki w naszą uprawę dęby. Ja ich nie koszę, nie wycinam, bo no de facto jesteśmy na urwisku, tak? Więc przyjeżdżają harcerze, zbieramy.
tłoczymy w tłoczni ekologicznej i to jest produkt, który sprzedaje głównie do Niemiec. Nie ukrywam, że rynek polski jest trudny, stopa zwrotu mała, ryzyko tego, że w ogóle nie zostanę zapłacona duże, więc znalazłam partnerów przez Izbę Przemysłowo-Handlową za granicą. Tak jak powiedziałam, pierwsze dwa lata inwestowałam, uczyłam się, nauczyłam się, że nie wozi się owoców do skupu, bo na tym się traci. Bo ja płaciłam harcerzom około 2-3 zł w tej chwili za kilogram, a w skupie miałam ceny 78 groszy. Więc gdzie tu biznes? No nie ma tego biznesu, tak? Nie ma się co upokarzać. I w związku z tym postawiliśmy na tłuczenie, tak? I na reklamę. Co jeszcze wam chciałam powiedzieć? Bardzo ważne i bardzo wam polecam. Jeżeli już coś macie, robicie ręcznie, certyfikujcie to, kochani. Certyfikat około 100%, 150% w niektórych wypadkach podniósł mi cenę moich produktów. I jest z tym roboty. Biegacie z tymi certyfikatorami po waszych sadach, po waszych pastwiskach, pobieracie mleka, siano, owoce. Ale słuchajcie, na koniec, jeżeli jesteście obrotni, to możecie na tym naprawdę zarobić. Więc certyfikację ekologiczną polecam. Ostatnie pytanie jest prowokacyjne. Bo już Państwu odpowiedziałam, że nigdy w życiu nie sprzedam surowca od siebie. Nie sprzedam Aroni i niestety jako gospodarstwo ekologiczne nie sprzedam wam też mleka. Ale sery chętniej. Mówiłam wam o soku aroniowym, mówiłam wam o soku aroniowo-jabłkowym. Uwaga, robię też nalewki. Uwaga, robię je dobre, więc jak przyjedziecie, to zapraszam. I uwaga, tak częstuję ich imieniami turystów, tak? To jest to, co nam wolno w ramach gospodarstwa robić. Wielki apel i zastanowienie do nas wszystkich. No zastanówcie się, ile ta kaliburzyna może wytworzyć takich nalewek, nie? 120-130 butelek. Myślę, że Skarb Państwa od tego by nie umarł. Myślę, że kiedyś to się temat pojawia przy każdych wyborach, przy tych nie. Mianowicie możliwości produkcji maceratów i alkoholi przez gospodarstwa rolne. Słuchajcie, ludzie tego oczekują. Ja nie mówię libacji, ale spróbowanie czegoś, co jest regionalne i co jest bardzo dobre, tak? Dobrego miodu pitnego, dobrego wina, dobrej nalewki. Po obiedzie coś takiego podać. Więc może się u nas sytuacja zmieni i kiedyś będziemy mogli również... Bo to nie jest tak, że zawsze jest łatwo, tak? Że czasem, że to jest tylko działalność miodem płynąca, czasem są trudne miesiące. Uważam, że na alkoholach moglibyśmy się też trochę podeprzeć. Natomiast no, skala tego no, naprawdę nie może być duża, no, bo ona nie jest duża. No, nie da się zrobić, pilnować kóz, zbierać aroni i robić hektolitrów alkoholu. No. Więc może kiedyś rządzący to zrozumieją. To, co robię. Aronia buduje mój brand. Nie uwierzycie, miałam ostatnio warsztaty psychiatrów i psychologów u siebie na Sianie, w Stodole. I warsztaty były poświęcone rodzinie drzewu życia. Taka ich metodologia badawcza. Zakończyło się tym, że panie posadził mi nowy sad, posadził drzewa. Psycholożki już wracają do swoich drzew. Razem z moimi gośćmi obieramy aronię. Bardzo lubią próbować świeżych soków. Uwielbiają towarzyszyć zlewaniu wina. Wokół tego owocu cierpkiego i małego można zbudować całą historię, tak? I to, co jest niesłychane, to jest to, że sad aroniowy pomógł mi w pandemii. Nie mogłam przyjmować gości jako gospodarstwo agroturystyczne, tak zadecydował pan Niedzielski. Na szczęście nie miałam żadnych kredytów. Wszystko, co wybudowałam, to przez własny zasób finansowy, ale staliśmy w miejscu. I to, co zrobiliśmy, proszę Państwa, to po prostu wynajmowaliśmy ludzi do pracy, tak? Przyjeżdżali do mnie turyści do pracy, bo taką formę pandemia dopuściła. Każdy dostawał rękawiczki, sekator, w tych sadach pracował, a później sobie spał. Jak się okazuje, wtedy infekcji nie było, nikt z nas nie chorował. Mam nadzieję, że Kozistok właśnie tym sposobem też ocalił kilka rodzin, bo ludzie mieli naprawdę silne napięcia w tym czasie i przez taką zwykłą pracę fizyczną w sadzie mogli je u mnie rozładować. I wszystko się działo de levis. Więc czasem warto pomyśleć. I to mi dała aronia.
na której miał splajtować. Przynajmniej pamiętajcie. Kolejna rzecz. Ser kozi. Założenie stada było bardzo trudne. Początki były koszmarne. Zanim doszłam do tego, żeby móc to robić legalnie, musiałam uzyskać pozwolenia, ale przede wszystkim nauczyć się robić ser. Macie do czynienia nie z wiejską dziewuchą, tylko z dziewuchą z miasta. Ale powolutku, powolutku wypracowaliśmy nasze receptury, sposób dojrzewania. No i w tej chwili, cóż, nasze sery były obecne w restauracjach w Krakowie, były na zamku w Wiśniczu, Figateli, w menu. W tej chwili mam takie zapotrzebowanie w ramach swojego gospodarstwa, że nawet nie wychodzę do sprzedaży jakiejś internetowej. Moi turyści zjadają wszystko. Jest ich tyle na drzewach, że po prostu jedzą wszystko. Mleko, surowiec. Jeszcze raz. Zastanówcie się 100 razy, zanim to zrobicie. Zaczynałam od tego, że sprzedawałam mleko. No i też ja w tej chwili nie pamiętam już tych liczb, ale to było takie upokarzające, ilość pracy, ilość sprzętu, którą musiałam zakupić, ilość badań versus to, co wracało do słoiczka po sprzedaży. Kozy karpackie. To są moje córeczki, słuchajcie. Mam takie na czterech nogach, z raciami i z rogami. Słuchajcie, bardzo mi bliska rasa. Doszliśmy do 98 sztuk. W ramach programu odnowy genetycznej przez 6 lat stworzyły inne stada. Na tym też zarabiałam. W tej chwili nie jestem w programie, ale jestem szczęśliwą posiadaczką szczęśliwych zwierząt. Czas, który poświęcałam na dokumenty, poświęcam teraz zwierzakom i produkcji sera. Pasieka. To był pomysł mojego męża. Na szczęście chwycił to syn i chwycił to jeden z pracowników, bo okazało się, że mam uczulenie. W tamtym roku gigantyczne zbiory spadli liściastej głównie. W tym roku liczyłam bardzo na akację, na robinie, bo nią jest też gospodarka otoczona. Wszystko zabrała nam burza. Lipiec był z lipą beznektarową, więc w tamtym roku tak, był gigantyczny przychód. W tym roku my dbamy o pszczoły i traktujemy to jako inwestycję. Tu chwileczkę wam jeszcze poświęcę uwagę miodowi, bo już było na ten temat dużo, ale chciałam powiedzieć, jak ja się bawię z gośćmi. Słuchajcie, uwielbiają wirować z nami ten miód. Są tacy, którzy gnają do pasieki, z tym bądźcie ostrożni, bo są uczulenia, ludzie często o tym nie wiedzą, a wy mając nawet takie środki, bo ja takie mam dla siebie, nie mogę ich zaaplikować, nie będąc lekarzem, tak? Więc z tym odwiedzaniem pasieki, oglądaniem, co się u ludzi dzieje, delikatnie, natomiast później jak wam towarzyszą w różnych czynnościach, to jest to bardzo fajna przygoda i no i też buduję długoterminową relację. Mam takiego doktora Kamila, który ze Śląska gna, żeby ten miód wirować z nami, tak? Kręcić, odwirowywać. No w tym roku nie miał takiej okazji, bo no to był kiepski dla nas rok. I słuchajcie, najważniejsza rzecz, domki na drzewie. Ja mam praktycznie no wąwóz, tak? Około 5 hektarów tego gospodarstwa to jest las i wąwóz. I ani tam ściąć drzewa, czego nie planowaliśmy, ani prowadzić upraw. Natomiast pozwoliło mi to poprowadzić inwestycje od pomysłu tak, że mając w tej chwili te 4 domki, goście się kompletnie nie widzą. Czyli na przykład są zdziwieni, jak się spotykają na posiłku albo na zabiegu, że ich jest tyle. Wręcz padają takie teksty, pani Ango, co to taki mały ruch jest, co to tak spokojnie, a wszystkie domki są pełne. Więc jeżeli macie tego typu tereny, a one tutaj są, to namawiam albo do domów ziemianek, albo do domów na kółkach, albo do jakichś nowoczesnych, bardzo takich sophisticated, jak to mówią miastowi, form wypoczynku, bo oni to po prostu kupują, potrzebują tego. Ale tak naprawdę na koniec liczy się fajne ognisko, dobry posiłek i to, że się tych ludzi po prostu posłucha. Ja sobie tak radzę z alergiami. Jak słyszę, że ktoś jest bez laktozy, bez fruktozy, bez glukozy, bez glutenu, tego po prostu słucham. I nagle się okazuje, że po 3 dniach jedzą wszystko. Także na pewno warto ludziom stwarzać
miejscach, gdzie i na tym zarabiać, gdzie odpoczywam, gdzie mam święty spokój. I bardzo żałuję, że ostatnio z panem Paszkotem zdecydowaliśmy się na warsztaty serowarskie, bo chciałam nauczyć naszych kolegów z Pomorza, jak kapitalizować się, jak sprzedawać ludziom święty spokój. Bo chyba w tym jesteśmy faktycznie najlepsi i to widać i po zwierzętach, i po ludziach, którzy u nas wypoczywają. Proszę państwa, to nie jest tylko tak, że sobie to wystawicie i zainwestujecie. Ja miałam chwilę grozy, nie spałam nocami, bo sobie myślę, Boże, jestem na końcu świata, kto mi tu przyjedzie? Co to jest za kobylec, tak? Kto wie o kobylcu? Ludzie gnają do Zakopanego, ludzie gnają do Krakowa, Bieszczady, ale kobylec? Słuchajcie, zaczęłam od telewizji i ona wam pomoże zbudować brand. Z racji mojego poprzedniego zawodu kontakty jakieś tam dziennikarskie zostały, one się odnowiły. Ludzie przyjechali, zrobili o nas filmy. Ale powiem szczerze, z tego nie miałam ani jednego klienta. Miałam wysoką świadomość marki, ale nikt specjalnie dla mnie nie przyjechał. Drugą ważną, istotną są i najważniejszą, słuchajcie, są media społecznościowe. Ja to narzędzie odkrywam w tym roku i to jest szaleństwo. Jeżeli dobrze spozycjonujecie kampanię, jeżeli dacie dobry komunikat, i sensownie poprowadzą was ludzie, specjaliści, przez tak zwany logorytm Facebooka czy Instagramu, to słuchajcie, to jest praca, trzeba sekretarkę nająć, bo telefon się urywa. I ja w ciągu 5 dni kampanii sprzedałam całą wiosnę. W ciągu jednego długiego weekendu całe lato. I teraz nie mam już miejsc do końca roku. I bez względu na to, czy robicie piękne serwety, czy robicie dobre jedzenie, czy macie usługi turystyczne, to was do tego narzędzia zachęcam, bo wszyscy w tej chwili prowadzimy relacje przez komórkę. My ją skrolujemy, tak? I wszyscy mają pewnego rodzaju potrzeby. Jest kwestia, jak ustawić to narzędzie, żeby tych ludzi z tymi potrzebami wychwycić i do was skierować. I powiem wam szczerze, to jest gigant i wymiatacz. Nie inwestujcie w nic innego, jeżeli macie rozpromować swoje produkty. Ja teraz jednego z winiarzy z naszego regionu namawiam i prowadzę właśnie przez taką promocję. Bardzo, bardzo zachęcam do tego. Relacje gości. Jeżeli jest jeden domek, tak. Jeżeli są 4 i 5 osób na utrzymaniu, już nie. Już nie tylko klient rekomendacyjny. On jest ważny, ale on jest krótki. W sensie jest ich mało. Dlatego na początku działalności ta rekomendacja jest bardzo ważna, ale później jak jesteście odpowiedzialni za pensję innych ludzi, to już musicie mieć pewność i gwarancję, a nie tylko polegać na czasem ludzkim dobrym nastroju czy rozmowie, kiedy on was, o was powie drugiej osobie. Więc ważne jest trzymać jakość, ważne jest, żeby ludzie o was dobrze mówili, ale jeżeli wy o sobie dobrze nie powiecie, taki sposób innowacyjny, jakie są czasy, to tego za was nikt nie zrobi. Jest u mnie książka pamiątkowa, wracają ludzie poleceni przez innych, ale musiałam to w momencie, kiedy mam więcej domków i kiedy mam więcej ludzi na utrzymaniu, wesprzeć jeszcze dodatkowo właśnie kampanią w social mediach. Robimy konkursy, jesteśmy w przewodnikach po Polsce. I mam oczywiście publikacje prasowe, natomiast szczerze wam powiem, to jest tylko taka wisienka na torcie, tak? Jak ktoś ma taką trochę narcystyczną osobowość, to może w ten sposób budować brand, tak? Być w werandzie country, zaistnieć w konkursie gazety krakowskiej. Natomiast no, nad tym klientem musicie pracować sami. I jeszcze wam powiem na rozgrzewkę, że to jest zarąbista sprawa. Naprawdę, to jest wyzwanie. I to może wam dać dużo satysfakcji, jak tych ludzi pozyskacie i będziecie wiedzieli, że zawdzięczacie to sobie. Także, a wiem, co mówię, bo u mnie w wiosce dziewczyny robią przepiękne rzeczy. Gospodarze robią cudowne pstrągi, ludzie pieką świetne chleby. Kompletnie w siebie nie wierzą w ten produkt. A powinni. Bo są debeściakami, są najlepsi. Miałam takiego sąsiada, Janka Tomerę, którego mi się udało wyciągnąć z alkoholizmu i który miał takie życzenie, żebyśmy kiedyś, jak on odejdzie, gospodarzyli. I jak odszedł, to nie było takie wcale to proste,
No bo trochę wszyscy to przeżyliśmy. Ale mój syn powiedział wtedy też, Janek, mówi, mamo, wiesz, się nie poddawaj. Ja mówię, wiesz co, Jasiek, ja już tu nie chcę być. Nie ma Janka. A on mówi, nie poddawaj się, słuchaj. No i mówię, popatrz, jaka stodoła, co my w niej zrobimy? Jasiek mówi, chciałaś mieć kiedyś spa, to będziesz miała spa w stodole. No i tak powstała spadoła. Najpierw miało być tylko spa, teraz jest fajny klub, miejsce komunii, wesel, uroczystości. Jeżeli będziecie planować takie przestrzenie duże i robić, zróbcie je multifunkcyjne. Czyli raz go możecie wykorzystać na zabiegi dla kobiet, drugi raz na warsztaty, trzeci na imprezę, czwarty jako miejsce noclegowe dodatkowe. Tak? Bo ktoś wam z imprezy spadnie, bo za dużo nalewek wypił, więc wtedy można go spokojnie i godnie złożyć w takim miejscu. I tak zaproponowaliśmy tą stodołę. Tam was zapraszam, tam są wyeksponowane nasze produkty. No i tam ludzie odpoczywają. Jeżeli chodzi o bazę noclegową, nie jesteśmy tylko na drzewach, jesteśmy również w siedlisku Jasia Tomery. W związku z tym nazywa się Tomerówka. To jest jego stare mieszkanie, które zrobiliśmy, adaptowaliśmy. I tam goście też jest, jakoś tak się zrobiło, że jak nie ma miejsca na drzewie, zapraszamy do Tomerówki i wracają. Więc jeżeli nie macie takich miejsc albo boicie się jakichś takich agresywnych pomysłów, no ja tak nie mam, ale powiedzmy boicie się, to warto dopieścić te wnętrza, które macie, warto opowiedzieć ich historię, warto zostawić zdjęcia ludzi, którzy tam byli. To wszystko buduje nastrój. Także to jest nasza Tomerówka. Co robimy? Kiedyś piekliśmy bardzo dużo chlebu. Teraz ja nie nadążam, bo mam dużo gości, a mam piec na dwa chleby, więc pomagają mi sąsiedzi. Uprawiamy warzywa. Na wiosnę uwielbiam, jak do mnie przyjedzie dziecko z ADHD. Najbardziej cudownie dzieci z ADHD sadzą mi ogród. W lecie go zbierają. Ten ogród jest otwarty dla gości. Przynoszą mi do kuchni to, na co się umawiamy, że z tego będziemy gotować, no i później z tego gotujemy, tak? Więc jest zabawa. Natomiast jeżeli prowadzicie tego typu biznes, to pamiętajcie, nigdy nie pozwólcie mamom ani tatom poprowadzić was w tym kierunku, że w waszej gospodarce traktuje się dziecko jak gorący ziemniak. Wam tak podrzucają i gdzieś sobie uciekają. Wasza rola to jest rola gospodyń, nie animatorek tych dzieci. Jak się bawią, to niech się bawią rodzinnie. I my to bardzo konsekwentnie egzekwujemy od naszych gości. No i powiem wam szczerze, dobrze to wpływa na wszystkich. My nie mamy odpowiedzialności, no bo wyobraźcie sobie kilkanaścioro dzieci w kuchni. Mogą różne rzeczy się zdarzyć, tak? A rodzice gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. Natomiast rodziny wspólnie się bawiąc, nagle rozładowują jakieś napięcia. No i kojarząc to po prostu z dobrą, fajną zabawą i miejscem, gdzie złapali kontakt z dzieckiem i relaks, po prostu będą do was wracać. Kolejna rzecz. Ja miałam kiedyś takie marzenie, żeby stworzyć brand rarytasów z Koziego Stoku, wozić te paczki do Krakowa, zbierać zamówienia. Słuchajcie, jestem na tym etapie życia, ta prezentacja powstawała 2 lata temu, że już nie muszę tego robić. Znaczy, my dalej produkujemy, ale ten Kraków i ci ludzie po prostu przyjeżdżają do nas. Jeżeli byście miały taki pomysł, panie, w dzisiejszych czasach przy obłożeniu was pracy, przy korkach, przy problemach komunikacyjnych, mega, mega trudne do zrealizowania. Ale jak rozsądnie poprowadzicie swoich gości przez swoją kuchnię, to oni do was przyjadą. Słuchajcie, warsztaty i konferencje. Mamy warsztaty serowe, chlebowe. Jak wybuchła wojna, to oprócz tego, że przyjechał do mnie z Francji bakterie, do moich serów, to przyjechały też panie z Ukrainy, więc robiłyśmy polsko-ukraińskie warsztaty lepienia polskich pierogów, ukraińskich wareników. Dla dzieciaków robiłyśmy to tak bardzo sensorycznie, bo barwiłyśmy jeszcze ciasto barwnikami ekologicznymi na biało-czerwony i żółto-niebieski kolor. To był bardzo duży, pamiętam, produkt taki, no on bazował oczywiście na emocjach. Ale w tej chwili tą rolę warsztatów trochę przyjmują za mnie moi zleceniodawcy, moi goście, tak? Ostatnio były warsztaty z aromaterapii w naszych wnętrzach.
Były różne koncerty, konkursy, koncerty na misy. Wy musicie de facto troszkę ludzi poprowadzić albo pokazać wasze przestrzenie, że tak można, a później zlecenia, uwierzcie mi, przychodzą same. I o warsztatach lania świec z wosku już wam mówiłam. One będą w ofercie adwentowej. Pytanie jest, jak na tym wszystkim zarobić? Proszę państwa, nigdy na jednej rzeczy. Bo przyjdzie zły czas, przyjdzie polityk, który o was zadecyduje, tak jak o poprzednich właścicielach Koziego Stoku, że Aronia przez pierwsze 5 lat przynosiła im cudowne zyski, a później rynek zmienił się tak, że splajtowali, tak? Więc nigdy tylko na turystyce. Musicie mieć kilka nóg, na których stoicie solidnie. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Czasy się zmieniają, trzeba śledzić, co się dzieje na rynku. Są pandemie, które albo was mogą zamknąć, albo wbrew pozorom napędzić wam biznes i koniunkturę. Po prostu no, życzę wam i zalecam bardzo serdecznie po prostu takie trochę czasem nawet impulsywne, ale intuicyjne działanie, bo czasem pierwszy moment podpowiada, jak macie sobie zorganizować życie i jak na tym zarobić, tak? Co jest ważne w tym wszystkim? Trzeba próbować i nie trzeba się bać stracić czasem, na niewielką skalę. Myśmy kilka rzeczy ruszali, nie wszystkie zawsze wypalały, jak na przykład hodowla genetyczna, tak? Ale to nie znaczy, że to doświadczenie nie nadało charakteru naszemu gospodarstwu. Te kozy są, dają dalej mleko. Dzieci jak nie zjedzą śniadanie, to nie idą z moimi pracownikami karmić kóz i Daniel i Łani, więc jest cała historia. Mimo tego, że ja na tym nie zarobiłam, a straciłam. Natomiast miejsce zyskało, tak? Ja na nim cały czas jeszcze się na tych kozach, jak ja mówię, kapitalizuję na mniejszą skalę, bo ciężko mi jest prowadzić gospodarstwo agroturystyczne i dojść 98 sztuk kóz. Natomiast no już powoli, tak jak mówię, zmniejszyliśmy proporcje i zaczynamy mieć wartość dodaną do produktu turystycznego. Co jest jeszcze ważne w tym wszystkim, co bym chciałabym powiedzieć? Ważne jest wasze hobby i pasja, ale liczcie i koncentrujcie całą swoją energię, talent, wiedzę na tym, co wam przynosi przychód. To jest najważniejsze. I teraz wam powiem jedną rzecz bardzo ważną. Koncentrujcie się na sobie, bo to wy ten przychód przynosicie. Moje doświadczenie 4-letnie z pracy z turystami i ze zwierzętami mówi, że wszyscy są ważni, ale najważniejsze jestem ja. Muszę mieć czas na wypoczynek, muszę mieć czas dla siebie, po to, żeby później tym kręcić i prowadzić to dalej. Więc dlatego ważne jest, żeby po prostu jakoś w sposób taki ekonomiczny te priorytety wybierać, ale również pamiętać, że nie tylko forsa, nie tylko kasa, ale też miejsce dla siebie. Ja bym mogła zarabiać w tej chwili więcej. Miałam propozycję, w kwietniu tego roku przyjechał do mnie inwestor z Albanii. Ja nie wiem, skąd ten pan miał pieniądze, ale towarzyszył mu 3 kancelarie prawne i powiedział kwotę, która mi wróciła z nóg, że on chce ją zainwestować, on chce mieć Kozi Stok w całej Polsce, franczyzy. Czyli my dajemy nasz know-how, budujemy, zarządzamy tym, pomagamy ludziom później to przejąć, tak? I prowadzić pod naszym znakiem w każdym województwie, regionie. Ale słuchajcie, jest jedno życie. Ja mam 17-letniego syna, który będzie miał za tydzień 18 lat. On uprawia sport. Ja ten sport kocham. Ja muszę mieć jeszcze czas na to. Więc może niekoniecznie tylko w Polsce i duża, ale jeszcze coś z tego życia trzeba mieć dla siebie. Tak jak wam powiedziałam o tym, że musicie być zdywersyfikowane, musicie stać na kilku nogach, panie. I to, co jest bardzo ważne, wy się tak za bardzo tymi procedurami nie przejmujcie. Nie przejmujcie się tą weterynarią pana doktora. Pozdrawiamy serdecznie. Agencją też nie. Po prostu róbcie to, dziewczyny. Róbcie to, co robicie dobrze, najlepiej. W pewnym momencie jest tak, znaczy mówi się, że pokaż mi człowieka, znajdę ci paragraf, tak? Ale w pewnym momencie jest tak, że ja to czuję, szczególnie w środowiskach takich powiedzmy nie wielkomiastowych, że jak już was rozpoznają i kojarzą z dobrej pracy, to wam pomogą.
Nawet nie chcecie wiedzieć, co miałam, jakie koszmary z legalizacją w mojej głowie pierwszego domku. A mój mąż mówi, po prostu to rób, tak? No i stało się tak, że już mamy 4. Jedyne, co nas stopuje, to jest to, że zaczynaliśmy te inwestycje od poziomu 140 tysięcy złotych za domek. Teraz materiały i wszystko wzrosło tak, że to jest koszt około 320-350 tysięcy, tak? Więc nie stwarzajcie sobie zagrożeń finansowych, ale nie bójcie się przepisów do końca. Ja nie mówię, żeby je łamać, natomiast jeżeli człowiek tylko o tym myśli, to potrafi się tak związać w środku, że właściwie boi się wyjechać samochodem, no bo jak nie zatrzymamy się przed znakiem stop, no to też de facto prawo łamiemy, tak? Mimo tego, że jesteśmy bardzo dobrymi kierowcami. Więc czasem po prostu róbcie te rzeczy, spytajcie doświadczonych ludzi w urzędach o pomoc. Nie należy się bać, bo pewnie bym 3/4 te rzeczy nie zrealizowała. To, co jest ważne, produkty muszą działać synergicznie. To mnie nauczono w szkole, ja jestem miastowa dziewucha, czyli jeżeli już mamy, jeżeli planujecie logo, albo jeżeli planujecie cokolwiek, to jest tak, żeby jedna rzecz podbijała drugą. Wam będzie łatwiej opowiedzieć, ludziom łatwiej opowiedzieć, zrozumieć, tak? Myśmy się to bardzo starali zrobić i to tak w ten sposób prowadzimy. Co jest jeszcze w tym wszystkim ważne? No dobra, księgowa to na pewno, ale najważniejsze są emocje ludzi. Bo ja wam powiem szczerze, co z tego, że kapusty dużo, to w pewnym momencie już nie kręci, ale jak widzicie takiego najeżonego z miasta, jak przyjeżdża, jest bardzo zestresowany i jak tak ma te kilkanaście godzin na takim drzewie i on wyjeżdża zupełnie, jest innym człowiekiem, no to powiem wam szczerze, że to nawet narkotyki tak nie nakręcą, ani ładny chłop. Jak takie właśnie uczucie, które zostawiam wam człowiek, który widać, że u was to zgubił, rozładował i zaczyna troszeczkę inaczej żyć. Więc takiego radości z tego, co się robi, bardzo wam życzę, bo bez tego nie będzie pieniędzy. To zdjęcie, które tutaj jest, to jest zdjęcie archiwalne. Mój zespół się zmienił. Jedna z dziewczyn wróciła na Ukrainę, druga w tej chwili jest z mężem w Belgii. Ale jestem z tego bardzo dumna i szczęśliwa, że pracuje ze mną już 6 osób na etatach, że 7 dochodzi. Dzisiaj właśnie, jak jestem z wami, to może prowadził rozmowę. Rozwijamy się, idziemy do przodu. I tego wam państwu życzę. Bardzo będę szczęśliwa, jak mnie odwiedzicie. Ale bardzo bym was prosiła o odwiedziny zorganizowane, bo na tych 10 hektarach przy 30 osobach w weekend czy 40 jest mało. I jeżeli się zorganizujecie w grupę, jeżeli przyjedziecie, ja wam wszystko pokażę, opowiem. Natomiast indywidualnych gości po prostu nie mogę przyjmować, bo to, co mam najcenniejsze, to święty spokój tych ludzi na drzewach. Także chcecie nas odwiedzić, kochani, czekamy na was. Tylko dajcie sygnał, jaką grupą i kiedy. Dobrze? Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę, jeżeli nie, to po prostu was zapraszam na moje sale.